nie zamierzam nic nagrywać, ale chciałem dowiedzieć się od sądu, czy mogę korzystać z laptopa z fotografii i notatek. Nie, dziękuję. Czy pan przyczynał wniosek? Aha, jeszcze postanowienie. Sąd postanowił na podstawie artykułu 357 paragraf 1 kwadratowy zeznania na rejestrowanie przebiegu, sprawy z wyłączeniem uzależnienia organów osobowych, stosowanie sprawy uzasadnione litery społecznej, zatem przemawia interes uczestników postępowania się na ten nie sprzeciwia. Jasna treść postanowienia, panowie? Czy pan Winiarski jest? Proszę o okazanie dowodu osobistego. Na imię, nazwisko? Krzysztof Winiarski. Wie pan nawet? 65. Czy mógł pana na chwileczkę dobrać? Proszę, pozwolę na porządek. Mam pan z panem pana danym i pana pana szukaliśmy. Jeszcze bez was słyszamy. Żywiec. Przedmiocie zarzutu, o treści zarzutu, czy ma pan jakieś informacje, pomocne nawet. Oczywiście będę przekazywał swoją wiedzę tylko w uzupełnieniu tego, co Wysoki Sąd powiedział o tym moim obowiązku składania prawdziwych zeznań, to prawdopodobnie jest jeszcze taka klauzula, że mogę odmówić, jeśli pytanie będzie zagrażało mnie lub bezpieczeństwo mojemu. To jest przewodniczący. Przewodniczący połączeń tych świadka o treści artykułu 183. KPK. Istnieje prawo do odmowy odpowiedzi na pytania, które by mogły pana narazić na odpowiedzialność karną. Rozumiejąc, że sprawa dotyczy pana dyrektora Sumińskiego, pana Jędrzejowskiego w powiązaniu z Bronisławem Komorowskim, zacznę od roku 2007. W
roku 2007, we wrześniu, przed wyborami parlamentarnymi. Inicjatywy pani Zakrzewskiej doszło do spotkania w biurze poselskim pana Kołorowskiego w Warszawie. W tym spotkaniu oprócz pani Jadwigi i pana Kołorowskiego i mnie tu był dyplomata, pułkownik pracujący kiedyś w specjalnych, pan Roman Tańczyk. Doszło do spotkania z panem Kołorowskim. Na tym spotkaniu był Bronisław Komorowski, Jadwiga Zakrzewska, tak? Tak. Jadwiga Zakrzewska, ja oraz dyplomata, czy były dyplomata. Pułkownik Roman Pańczyk. Pracował kiedyś w służbach specjalnych akurat. Roman Pańczyk, tak? Tak. Który pracował w służbach specjalnych, wojskowych, tak? Mam rozumieć. Tak, wojskowych. Tematem tego spotkania, jak poinformowała mnie pani Zakrzewska, była chęć uzyskania przez Bronisława Komorowskiego tak zwanych, jak ja nie mówię, kwitów, haków na Prawo i Sprawiedliwość. Uzyskania od kogo? Ode mnie. Przez pana. Mówiąc kolokwialnie. Kwitów haków na Prawo i Sprawiedliwość. W 2002 roku państwo mi zapłaciło, mi państwo polskie, konkretnie Szpital w Radomiu, 750 tysięcy za wykonaną usługę przez moją firmę. Ówczesne prawo, być może do tej pory obowiązuje, uniemożliwiło mi skierowanie sprawy do sądu. Chyba nie ma ogromny wkład finansowy, poza tym po 20 dni musiałbym po przedstawieniu faktury sądowi za 160 tysięcy bartów, a ja wtedy nie miałem. Musiałbym zapłacić po przedstawieniu faktury. I opłatę sądową do wysokości 60 tysięcy. Ja takich pieniędzy nie mam. Na tym spotkaniu w 2007 roku Bronisław Komorowski obiecał, że jak Platforma Obywatelska wygra wybory, to w ciągu 3-4 miesięcy dostanę zwrot tej kwoty. No, z jego inicjatywy, z jego następstwie jego działań. Uzyskam. Zwrot tej kwoty. Następstwie jego działań. Obecny na tym spotkaniu pułkownik Roman Pańczyk miał również prośbę do pani Zakrzewskiej, do pana Komorowskiego, aby przywrócono go do służby dyplomatycznej. Prośbę do pani? No, do pani Zakrzewskiej i pana Komorowskiego. Panu przywrócić go do służby dyplomatycznej. Swojej zwolnionego, gdy zaczął wypierać aferę w różnych ambasadach Rzeczpospolitej. Zgłaszał to swoim przełożonym. Z których? Zwolniono go? Kiedy co? Kiedy zaczął wykrywać afery w ambasadach, gdzie był atasze. Zgłaszał to swoim przełożonym. Afery. Ambasada, gdzie był atasze. I zgłaszał to swoim przełożonym. Tego pan nie będę dalej ciągnął, czy ktoś będzie zainteresowany, to bezpośrednio to wyniknąć się rozmawiać z Pańczykiem. To nie ma związku. Nie będę już przytaczał szczegółów. Pan Bronisław Komorowski obiecał mi zwrot moich zarobionych pieniędzy w zamian za
dostarczenie kompromitujący materiał na PiS. Kompromitujący materiał. I to wyglądało tak jak w Niderlandii, pan Zagłowa w potopie. Bardzo się zapracowałem, chciałem dać, jeszcze ja mu coś jeszcze dać. To wyglądało jak w Niderlandii. Pan za głowę. Może chciałbym dać pecą. Zapracowałem. Ja nie miałem żadnych kwitów i chatów, tak naprawdę nie miałem. Ale gdybym nie miał, nie dałbym panu Komorowskiemu i od razu mu to powiedziałem. Natomiast zaproponowałem... Nie, nawet nie. Zaproponowałem, że jeżeli go tak interesują sprawy aferalne, to mogę mu dać imię, nazwisko i kontekst sprawy działacza Platformy Obywatelskiej. I podałem imię, nazwisko i o co chodzi panu Komorowskiemu. I się przyznam do znajomości z tym człowiekiem. Imię, nazwisko. Człowieka. To. Dalszy przesunął kontakt z tym człowiekiem. A o czym mówię, mogę w każdej chwili udokumentować też oświadczenie pułkownika Romana Panczyka, rozwiała wszelkie wątpliwości co do reakcji pana Komorowskiego w mojej wtedy na tym spotkaniu. Na przykład czym pułkownik Panczyka rozwiała wszystko co do reakcji z panem Komorowskim. Bronisław Komorowski miał pełną świadomość, iż w porozumieniu z prokuratorami w Polsce pracowałem nad nad rozliczeniem pewnych przestępczych grup, a ponieważ nie miałem wsparcia takiego, jak potrzebowałem, ponieważ nie miałem wsparcia. Pan Komorowski zaproponował mu spotkanie, jak się wyraził, ze swoim człowiekiem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, to był pan Arapacki, generał Arapacki. Nie miałem wsparcia. Pan Bronisław Komorowski zaproponował mu spotkanie, w cudzysłowie, ze swoim człowiekiem w Ministerstwie. Generał Arapacki. Do takiego spotkania nigdy nie doszło. Po wyborach, które ta firma wygrała, kilkakrotnie w okresie od września 2007 do 9 marca 2008 telefonowałem do... 2007 do? Do 2008. Do biura poselskiego pana Komorowskiego oraz posyłałem list. Zapominałem o obietnicy zwrotu mi pieniędzy za wykonaną pracę dla domu. Oraz posyłałem list, który przypominał. O obietnicy zwrotu. Nie ma pieniędzy. Pomocy biorącego. Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Nie otrzymałem. I brak reakcji spowodował, że pojechałem osobiście. Do biura poselskiego. Byłem zdeterminowany sytuacją moją, gdyż brak tej zapłaty spowodował katastrofę w mojej firmie i rodzinie. Brak tej zapłaty.
katastrofy finansowe. Powiedziałem asystentowi, który tam był, że poselski, asystentowi czy się powiedziała. Byłem zburzony. Powiedziałem, że jeżeli w ciągu pół godziny pan Komorowski nie zjawi się w biurze albo nie wyznaczy spotkania, spróbuję spotkać się z nim poprzedniego. Nie stawi się do biura. Albo nie wyznaczy spotkania. To skontaktuje się z nim wszystko. Ten asystent zadzwonił do pana Komorowskiego. Ten asystent. Nastąpiło coś, czego można zrozumieć, mianowicie do małego człowieka z Żywca pan Komorowski po 40 minutach się zjawił. Dlaczego? Nie mogło się to dziać. Do małego, w cudzysłowie, do małego. Małego człowieka z Żywca. Niż pan Komorowski posiadał wiedzę na temat moich kontaktów, nazwijmy to, z lipami, generalicją, biskupami. Wiedzę z moich kontaktów. I być może obawiał się informacji, które zyskiwałem. W moich kontaktach z duchami, biskupami, funkcjonariuszami złota, tak? Generalnie Wojska Polskiego. I obawiał się czego? Być może obawiał się posiadanej przeze mnie wiedzy, którą mógłbym od tych ludzi uzyskać. Nie, przeze mnie. Uzyskano już nie będę uzyskać. Mógłbym. Komorowski po przyjeździe do biura przeprosił mnie, że się spóźnił, bo był na spotkaniu z prezesem. Przepraszam, że się spóźnił. Bo był na spotkaniu. Rozmowę rozpoczął na temat, od tematu zapłaty za pracę w Radomiu. Przepraszam, że do tej pory się nie zajął, ale zaraz się tym zajmie. Potwierdził podczas rozmowy, że interesują go nadal informacje mogące dyskredytować Prawo i Sprawiedliwość. Wymienił nazwiska, które go interesują. Nadal. Poczekaj. Nadal. Informacje dyskredytujące Prawo i Sprawiedliwość. Wymienił nazwiska. Pana Kaczyńskiego, Macierewicza, Ziobrę. Macierewicza, Ziobrę. No dodał tam parę innych przymiotników. Dodał. Zapis tej rozmowy mogę dostarczyć. Komorowski zapytał mnie, czy znam redaktora Sumnickiego. Powiedziałem zgodnie z prawdą, że nie znam, jakiego nie widziałem. Że nie znam, nigdy go nie widziałem. No, był wyraźnie zawiedziony. I stwierdził, że w takim wypadku nie uzyskał do mnie żadnych informacji na temat tego człowieka.
Nie uzyskał. Nie uzyska. Ode mnie. Żadnej informacji. Na temat tego. Ja potwierdzę to potwierdzenie. W trakcie rozmowy zadałem panu Komorowskiemu pytanie, czy interesują go tylko i wyłącznie tak zwane kwitnie na PiS. Odpowiedział, że nie tylko. Zadałem pytanie. Odpowiedział, że nie tylko. Gdy zadałem pytanie, czy interesują go takie materiały na PO, powiedział, że każda informacja jest dobra, zwłaszcza na temat Tuska i, jak tu się wyrazi, Tuskowcy. Proszę, każda informacja. Nie jest dobra. W szczególności na Tuska. Słowo Tuskowcy jako negatywna ocena grupy wokół tamtego premiera Donalda Tuska pojawiła się już w 2007 roku na pierwszym spotkaniu. To słowo Tuskowcy jako grupa. Premiera Tuska. Pojawiło się już na pierwszym spotkaniu w 2007 roku. Było to związane z obietnicą pana Komorowskiego zwrotu mi tych pieniędzy. Sugerował, że ta grupa może nie przeszkadzać w tych działaniach. Nic nie zrobił. Nie nic. I sugerował, że ta grupa może nie przeszkadzać. Następnie był poruszony temat aneksu pana Macierewicza i fundacji Procinili. To interesowało pana Komorowskiego najbardziej. Fundacji Procinili. To interesowało pana Komorowskiego. Powiedziałem zgodnie z prawdą, że takiego aneksu nie miałem w ręce, ale że znam sprawę i aneksu i Procinili osób pozamieszanych. Powiedziałem, że nie miałem aneksu. Zgodnie z prawdą. No. Sprawa procedury i osób z tym związanych. Proszę przegląd dokumentację wraz z pewnymi dowodami. Zabrały mi służby w dniu 29 czerwca 2011 roku podczas rewizji. Doszło przegląd dokumentacji wraz z dowodami. Wraz z dowodami. Dowodami na temat tej fundacji, tak? Fundacji i aneksu. Zabrałem mi sprzęt, to jakim konkretnym? Centralne Biuro Śledcze z Krakowa. Rewizji 2011 roku. Były tam również dokumenty, które mogły zainteresować pana Komorowskiego, mianowicie nie ujawniony przez naszych celników przemyt 7 tysięcy sztuk broni Makarów. TT popularne. TT czy Makarów? Konstruktor Makarów, a to TT-tka popularnie zwana. Również. Dobre niezawodnie historyczne. Wspólnik był przemyt. Przemyt 7 tysięcy pistoletów. Makarowa, nomen omen, makaronie pewnie w firmie, ale to nie mogę powiedzieć. Makarów? Przemyt ten ujawnili celnicy z jednego z państw bałtyckich. Przemyt. Celnicy z jednego państwa bałtyckich. Jednym inicjatorów tego przemytu był pan Manfred H. Nazwiska nie mogę podać. I próby łączenia Donalda Tuska z tym człowiekiem i z tym przemytem broni, co było oczywiście w dużym Martin H. Manfred. No, ten człowiek występował w Procinili. Manfred H.
ten człowiek występował w tej cywili. I co ta osoba? Coś pan mówił o łączeniu? To próbowano łączyć Donalda Tuska, ponieważ ta firma była z Gdańska. Próbowano łączyć. Wrogowie Tuska, Prost, ale to było... Donaldem Tuskiem, bo firma była z Gdańska. Ale to była bzdura. Nie sprawdziło się. Ale to była bzdura, nie sprawdziło się. Również pewien związek z tą sprawą, dzisiejszą. Mają moje kontakty w przeszłości. Z generałem Sztabie mam przedem trochę, z bratem jednego z naszych premierów byłych, z którymi założyłem spółkę żywiołową. Mam kontakty z generałem Sztabie. Byłem generałem Sztabie. Byłem generałem. Mam przedem jak? Mam przedem trochę. Trochę. Tak. O. Z którym? Kto miał? I z bratem jednego premiera, byłego premiera, założyliśmy spółkę Joy Venture. Z którym razem ze mną i bratem premiera. Jakiego kraju? Polski. Założyliśmy. Kontakty z Rosjanami do tego stopnia, iż jeżeli sobie tylko życzę, dam telefon bezpośrednio do Władimira Putina, no to już na to się nie zdecydowałem. Stopnia, że może mi dać telefon do Władimira. Do rozmów. Na to się nie zdecydowałem. Do rozmów z Manfredem zorientowałem się, że ma potężną wiedzę na temat działań urzędników i funkcjonariuszy Ministerstwa Obrony Narodowej. Myślę, że potężną wiedzę na tym urzędników i pracowników też? Ministerstwa Obrony Narodowej. No. Gdy zacząłem go sprawdzać swoimi kanałami, okazało się, że pan Manfred ma umocowanie w Fedbanku i w Morgan Banku, a jego, że tak powiem, kontakty sięgają służb amerykańskich. Umocowanie w jakim banku? Fedbanku i Morgan Banku. W banku federalnym. Fedbanku. Fedy. I? Morgan. A jego powiedzenie? Sięgają służb amerykańskich. Aby uwiarygodnić swoją pozycję na rynku służb i polityków środkowo-wschodnich, Manfred dostał polecenie od swoich przełożonych. Na rynku służb środkowo-wschodnich. Manfred dostał polecenie. Zwerbowania oficera wojska polskiego, który przekazywałby informacje wywiadowi amerykańskiego poprzez Manfreda. Dostał polecenie. Zwerbowania oficera polskiego, który by dostarczał informacje służbom amerykańskim, zajmował się tym sprawą. Prawdopodobnie dlatego, że nie było takich ochotników do współpracy. W jednym z garnizonów w Polsce sfałszowano dokumenty, na podstawie których ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał nominację na podporucznika rezerwy Wojska Polskiego człowiekowi, który był agentem trochę. Podpisał nominację. Chcę tu zaznaczyć, że podpisał nominację na podporucznika. Osoby, która brała agendę. To
zaznaczyć, że pan prezydent Kwaśniewski, podpisując pewnie tą nominację, opierał się na radach i poradach swoich doradców. Nie sądzę absolutnie, żeby miał wiedzę, że podpisuje takie, a nie inne nazwisko na podstawie sfałszowanych dokumentów. Nie sądzę. Nie mam tego słowa na podstawie miał oprócz tego człowieka, którego dane personalne podałem naszym służbom, naszego podporucznika, miał jeszcze Polaka swoim, jako współpracownika oraz Niemca, Lenca. No. I jego chcę zawodu, czy paszportu mogę dostać. Trochę jak i tamtych służb. Miał Polaka. Miał współpracownika Polaka i Niemca. Lenca. Ale jego serowego paszportu mogę dostać, jeśli trzeba. Od trochy i jego współpracowników dowiadywałem się, mówiąc złe słowo, ale muszę mówić, ciekawych rzeczy na temat pana Wiesława Kowalskiego i jego kontaktu oraz jego współpracowników. Na temat. Jego współpracownik. Oczywiście każdy pan Komorowski na swoich drogach, gdyby to były jedno źródłowe informacje, na pewno pan Komorowski. Porządku dziennego, ale gdyby to było jedno źródło. To przeszło na porządku dziennego. Działań trochę, które kierowane przez amerykańskie służby. Zresztą to nazwisko trochę potwierdził, widząc, że mam wiedzę, szef FBI na Europę Środkową, który się ze mną w ambasadzie spotykał w sprawach przemytu narkotyków i produktów dolarów. Osobiście. Co potwierdził szef FBI na Europę Środkową. Na Europę Środkową. Czemu się spotykałem w ambasadzie? Poprzedni, bo teraz jest pani Monika, to był poprzedni. Tak, ja się poprzedził. Z kim się spotykałem w sprawie zwalczania przemytu narkotyków? Odrobienia powodów dolarów. Symptomatyczne w Wysokiej Sądzie jest to, że zarówno służby niemieckie, amerykańskie, jak i czeskie nie chciały spotykać się na otwartym terenie Polski. Przedstwierdzam, że zbyt dużo przeciwnych policjantów, którzy oni wolą na swoim terenie się spotykać. Czy w ambasadach jest na terytorium Czech? Symptomatyczne było to. Funkcjonariusz służb specjalnych Czech, tak? Czech, Stanów Zjednoczonych. Czech, Stanów Zjednoczonych. No, z Niemcami spotykałem się również na terenie ich ambasady. Czesi mi wprost powiedzieli. Czesi wprost powiedzieli. Macie tak przekupnych policjantów, że my przyjedziemy w prawej chwili do Cieszyna, a ty przyjedziesz do Cieszyna, bo u nas będzie bezpiecznie. No to było dla mnie... Czyli wprost powiedzieli, że macie tak przekupnych. Coś przykro. Że chcecie spotykać na swoim terenie, na terenie ambasady. Manfred Trucha proponował kancelarii prezydenta Kwaśniewskiego oraz szefostwu MON kwotę 20 miliardów dolarów do rozliczenia na wsparcie infrastruktury w Polsce, szczególnie interesowało go różnego rodzaju służb. Na wsparcie infrastruktury w Polsce.
Policji, Wojska, Straży Pożarnej. W szczególności Policji, Wojska, Straży Pożarnej. Był zainteresowany, również Mamczuk był zainteresowany Wojska, Policji. Umieszczeniem swoich ludzi w radach nadzorczych spółek takich jak Dumar, Orlen, w tym czasie. Był zainteresowany w wiodących spółkach. Takich spółek. Strategicznych, tak to nazwijmy. Dumar, Orlen. Strategicznych. Ten temat umieszczania ludzi ze Stanów Zjednoczonych w naszych strategicznych spółkach był potem podtrzymany niedługo później przez jednego pracowników Pentagonu z pochodzenia Polaka, który się spotkał ze mną na terytorium Polski. Pracownika Pentagonu. Pracownika Pentagonu. Który się spotkał ze mną. Człowiek ten, i udana osobowa, znaczy pod adresem zamieszkania w Stanach, mam, ale ten nie ma nic rzeczy teraz. Ten człowiek również osobiście był zainteresowany wejściem do spółki, zwłaszcza zbrojeniowej, nie do Dumar. Mam korespondencję do spółki zbrojeniowej. Jego w języku angielskim, strategiczną jedną spółką. Mam korespondencję nie do języka angielskiego dotyczącą strategicznej spółki. Oprócz tego był bardzo zainteresowany listą szkolonych terrorystów w latach 70. i 80. na początku na terenie państw w roku wschodniego. Jest to terrorysta szkolony w latach 70. Począwszy się z Państwa. Był zorientowany, że takie obozy na terenie Rumunii i Bułgarii według niego były oczywiście z wykluczeniem Polski. Był zorientowany, że takie obozy były na terenie Rumunii i Bułgarii. W zamian za listę takich ludzi oferował informacje, które interesowałyby mnie lub nasze służby. Zamiast na listę. Oprócz tego gratyfikację finansową. Informacje przykład dla mnie i polskie służby. I gratyfikację finansową. Z jego rozmów wynikało, że znał pana Wojciecha Komorowskiego. Jego rozmów ze mną. Jego rozmów z panem wynikało, że znał. Ale prócz list takich, jak on to nazwał, terrorystów, żądał jeszcze pewnych poufnych lub tajnych informacji dotyczących spraw obronności naszego kraju. W zamian za dokumenty, które on miał obronność. W zamian za dokumenty. Poinformowałem o tej sprawie, które on by mógł usłyszeć. Swojego kolegę. Wystarczy. Poinformowałem o tej sprawie. Ten kolega obecnie pułkownik, wówczas major, który był szefem UOP-u w Katowicach od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Szefa UOP-u. A później pobrał w Katowicach. Znałem wielu ludzi ze służb, ale uważam, że akurat ten człowiek, ten mój kolega, był jednym z najlepszych oficerów Agencji Bezpieczeństwa. Ale uważam, że ten kolega był jednym z najlepszych oficerów bezpieczeństwa. A przez to, że nie podlizywał się władzy, nie wykonywał politycznych poleceń, został na własną prośbę przeszedł na emeryturę. Nie wykonywał politycznych poleceń. Polityczny. Na własną prośbę.
nie Tadeusz, się, bo imię tego funkcjonariusza to Tadeusz. Przeszedł. Wspólnie sfabrykowaliśmy z różnych źródeł zlepek informacji, które miały zadowolić tego Amerykanina. Przygotowaliśmy zlepek informacji. Mogłyby zainteresować taką informację. Umówiliśmy się, że dokonamy wymianę przed jego lotem do Stanów Unidami interesujące nas materiały, a ja jemu. Dobrze. Dokonamy wymiany. Zorientowałem się już w tym czasie, że ten człowiek, też Tadeusz, rodzinny Polak, pracował również w Centralnej Agencji Wywiadowczej. Wiedziałem, że... Ten człowiek, Amerykanin. Tadeusz. Pracuje. Na swoim. Wiedziałem, że po otworzeniu koperty zorientuje się, że dokumenty, które przekazałem, to kolokwialnie lipa, prowokacja. Dokumenty, które mi przekazałem, to lipa, prowokacja. Które mi przekazałem, to lipa, prowokacja. Przeciągnąłem na nasze spotkanie do granic wytrzymałości tego człowieka. Dzwonił do mnie, że ma już samolot i musi jechać na lotnisko. Trzymało się tego człowieka. Dzwonią do mnie. Trzyma samolot i musi wejść na lotnisko. Te dokumenty włożyłem do kilku kopert, które z każdą owinęłem tak szczelnie, bardzo lekkim materiałem taśmami, że było niemożliwe rozdarcie czy przecięcie w ciągu kilku minut. I powiedziałem, gdzie jestem, w jakim lokalu i podkręciłem. Zapakowałem te materiały. Żeby nie mógł od razu... Kilka kopert. Kilka kopert, wyginami mocno, taśmą, żeby trudno było otworzyć i wejść. Wskazałem, że jest. Wyłączałem na kluczej, on już nie istnieje. Wydaliśmy wymianę, ponieważ Tadeuszowi się bardzo spieszyło, próbował zerwać, nie mógł, bo też i odjechał. Ale przekazał mi te dokumenty, które mieliśmy. Dokonaliśmy wymiany. Chciałbym to otworzyć. Ale nie. Może się śpieszę. Rzucił tę wytyczkę. Nie powiem na to. Gdy wrócił po dwóch tygodniach do Stanów, miał poważne pretensje do mnie, że jego szefowie go wyśmiali. To jest wartościowe informacje. Musicie panowie do przerwy. Tak? Na początku roku 2013 zostałem wezwany do Warszawy i przesłuchany przez panią prokurator Manę. Ma poważne przyczyny.
Pani prokurator, podczas przesłuchania podsumowanie dokumenty twierdzące do pokazania do aneksu lub dokumenty z procedury. Zależało jej bardzo na tym, żeby nie wziął do ręki. Stwierdziła, że to są aneks. Stwierdziła, że to są aneks, to są bardzo procedury. I jedną stronę, po której się z nim zapoznał. Chciałabym, żebym wziął do ręki. Żebym nie zapoznał się z nim. Żebym się z tym nie zapoznał. Poprosiłem o kawałek wolny. Bo pomyślałem się o tym, że było pozostawienie mojego wcisku na tym dokumencie. Możemy pozostać na tym wcisku. Ale po tej prośbie pani stwierdziła, że skoro rzuciłem o tym winiec, to nie ma potrzeby, aby nie dalej przyjąć. To jest chyba pan. Jeżeli rzuciłem o tym, to nie ma potrzeby przeglądania. W 2010 roku jeden z moich znajomych dziennikarzy, Piotr Nisztor, na moją prośbę skontaktował, to było w kwietniu lub marcu. Mój znajomy dziennikarz. To było przed katastrofą smoleńską, więc znajomy. Piotr Nisztor. Skontaktował się z panem Komorowskim. Nisztor. W nawiasie jeszcze nie szczęście. I zapytał go o spotkanie 2007 roku. Skontaktował roku. Z panem Komorowskim. Odpowiedzi, które również posiadam, przesłane na piśmie Piotrowi, brzmiany linków tak, że nie przypomina sobie, czy zna te dwie osoby, to kłamał, ale uznał mnie i pułkownika służb specjalnych Romana za typowych naciągaczy. Oświadczył, że nie zna. A ponadto uważa kogo? Obydwu nas za typowych naciągaczy. Obydwu nas za typowych naciągaczy. Poza tym zmienił tę amnezję i zmienił datę spotkania nie na 2007, lecz na 2008. Być może pomyliło mu się z tym drugim moim spotkaniem, ale na tym nie było tylko nic. Wskazana w 2008 roku. Po tym powód, na którym nie było tego pułkownika. Po czym
na nią odbiorza tej informacji. Dołożyłem do prokuratury w Warszawie z Śródmieściem. Doniesienie na Pęczara Komorowskiego. Zarzucając mu szantaż, że otrzyma pieniądze, jak tam kwitę napis. Bo pierwsza. Nazwanie mnie naciągaczem i oszustem. Trzyma pieniądze. Oraz zatajenie. Nazwanie mnie naciągaczem i oszustem. Oraz zatajenie informacji o tym człowieku, który popełnił przestępstwo. Zatajenie informacji o tym człowieku. W obszarze nieruchomości na terenie miasta Warszawy. I gminy. Przestępstwo w zakresie nieruchomości na obszarze Warszawy. Ja przekazując to w 2007 roku tę informację o człowieku, który jeszcze rzeczy robił. Byłem przekonany, że Bronisław Komorowski zgłosi to do organów ścigania. Uprzedzając ewentualne pytanie Wysokiego Sądu do pana prokuratora, dlaczego sam tego nie zgłosiłem. Uprzedzając pytanie, dlaczego sam tego nie zgłosiłem. Informuję, że odpowiedź na to pytanie musiałaby się składać z ponad 30 punktów. Tyle sprawa policja lekcji zauważyła, gdzie ja ani na tacy dawałem bardzo różne przystępy. Nie miałem złudzeń co do tego. Tyle zawiadomień składałem. I nie miałem złudzeń. A wiedziałem, że pan Bronisław Komorowski jako poseł będzie wysłuchany może inaczej. Co do... Los kolejnego zadania. Liczyłem, że pan Komorowski jako poseł. Oczywiście zdawałem sobie sprawę, mając informacje na temat powiązań czołowych polityków z grupami przestępczymi, które ma przez dwa świadakami. Nie tylko polityków, ale również szefów służb. Sabotowano informacje, które były bardzo... Czy moglibyśmy właśnie się zapisać o 10 minut przerwy? Jeszcze dokończę pan. Tak, teraz mówi pan bardzo ciekawe rzeczy, ale trzeba by było odnieść to bardziej do sprawy pana Smolińskiego. My sądzimy pana Smolińskiego. Ja rozumiem, ale to w kontekście tych wszystkich powiązań łącznie to będzie padało nazwisko Baksika. Mi również parę rzeczy powiedział. To wszystko ma związek z panem Komorowskim i z tymi ówczesnymi służbami wojsku, więc to ja sobie zdaję sprawę, że taka jedna rozprawa to jest niemożliwe, żeby to wszystko ogarnąć. Więc i mam nadzieję, że... Zlecił mi zabójstwo dziennikarza TVN. Mariusza Łapińskiego. Mariusza? Tak, Łapińskiego. Podał kwotę, no to... Jak to było w pewnej firmie, to jest za prezydenta, 50 tysięcy euro. 50 tysięcy euro. Bogusławowi się pomyliły moje role. Powiedział,
Bałkanach, no to takie ostrzelenie takiego gościa to jest niczym. Pomyliły się moje głowy. Nie dużo gości na wolę na Bałkanach. Więc podstrzelam takiego gościa. Ja na tej wojnie oczywiście byłem ze strony wspaniałych ludzi, ale jako kierowca samochodu z pomocą humanitarną na ochotnika jeździliśmy w wszystkich republikach. Ja zgłosiłem ten fakt, to będzie miało związek z panem Kowalskim. Ja zgłosiłem od razu ten fakt temu redaktorowi oraz do prokuratury w Piasecznej, dlatego że Boguś tam nie mieszkał. Zgłosiłem. Skąd nastąpiła taka reakcja i takie zlecenie? W tym dniu, gdy rozmawiałem z Baksikiem w jego biurze, naprawdę był emitowany program o emigracyjny. No, kiedy? Rozmawiałem z nim, nie po biurze, w teatrze, ale właśnie z Baksikiem. Z Baksikiem. W teatrze. Z Baksikiem. Był emitowany. Podobno. Autorstwa tegoż redaktora. Autorstwa tego redaktora. Baksika Jus. Ja miałem zwyczaj nagrywania rozmów, które uważałem za ciekawe i przydatne w przyszłości. Ja miałem zwyczaj nagrywania rozmów, które uważałem za ciekawe i przydatne w przyszłości. No stąd służby poszukiwania mojego archiwum przekopały wszystko, co mogły do Berdeckich, kopały w ogródkach, ale to już przeszłość. Oczywiście nie znaleźli tego, że szukamy. Może za ciekawe. Natomiast... Przydatne przyszłość. Dlatego służby. Po moim aresztowaniu. Po moim aresztowaniu. Szukamy archiwum, tak? Zerwały pomogi. Przekopywały ogródki. Przekopywały. Część znaleźli, ta część zbulwersowała, ale głównych do tej pory nie. Przekopywały ogródki. Część znaleźli. Znaleźli. Ona zbulwersowała kobiet pomocnika. Ale te nagrania zbulwersowały. No nie. Baksika, nagranie telewizji, zbulwersowały Baksika i spowodowały jego reakcję. Zbulwersowały te nagranie Baksika. Nie może on udzielał wywiadu. Nie może udzielał tego wywiadu. Dla mnie niezrozumiałe do dzisiaj zachowanie prokuratury Piasecznie. Pani, która prowadziła przesłuchania mnie i Baksika i konfrontację później między nami, miała świadomość taśmy. Nie, nie, Baksika. Baksika. Miała świadomość istnienia taśmy. Tak. I Baksik za zlecenie zabójstwa dziennikarza. Baksik za zlecenie. Przesiedział w budynku prokuratury całe 60 minut. Dziennikarz. Po czym został zwolniony? Sprawa została umorzona. No, dziwna postawa prokuratury, ale nie w kontekście tego, co Bogusław mówił o swoich kontaktach z politykami SLD, PO oraz... W kontekście tego, co Bogusław mówił. Oraz reakcji na tego człowieka z polityką szefów banków w Curychu, bo ja jeździłem z nim do Szwajcarii. SLD i PO. Ale również reakcja szefów banków w Curychu. Gdzie Bogusław wchodził już po zamknięciu tych banków, bokiem na jakimś kodzie otwierał drzwi, a potem gościu szefuje już chodzili do kawiarni na spotkanie z nim. Gdzie?
tydzień. Bogusław wchodził do banku po zamknięciu. Na podstawie wierzchowy. Prosił szefa banku na spotkanie w kawiarni. A nie przyjmował. A nie przychodził. I zadałem mu pytanie, czy ma jakieś kontakty finansowe, tak jak mówi pan. Powiedział, że nie ma żadnych, tak zwanych, jak on to określił, ludzi kaczorów. Przepraszam, ale muszę to użyć. Natomiast potwierdził, że później PO 1D, tak. Pan wskazał, że nie ma tam kontaktu z ludźmi, z cudzysłowem kaczorów. Przepraszam, wysoki sędzie, czy mógłbym mikrofon przełożyć wyżej? To jak panowie, macie jeszcze minutę, powiedzmy. Dobra. Tak pan robi, żeby nie spał. Ja muszę być dostępny. Dziękuję. A ja mam prośbę, wysoki sędzie, czy ma prośbę pań, które tam z tyłu siedzą, tak się panie mogą głośniej mówić, bo no, się mówię, że nie słyszą. Ja. Dziękujemy. No proszę. Kończyliśmy. O kontaktach z wiepami, o tym, że obydwu kaczorów tam bardziej nie miał. Interesu proste z Delta. Tak, i na moje pytanie, komu konkretnie mógł nosić do Mono, czy ktoś powiedział? Jeszcze raz, na pytanie do Bacika, komu przekazywałeś ty lub twoi ludzie pieniądze lub jakieś walory? No, odpowiedział pytanie, na to myślisz, że komu, jak nie szefowi Mono, no, ale nazwisko nie padło. Z Mono przynosić on lub jego ludzi pieniądze lub inne walory. Proszę bez tego sądu. Pytanie. A jak myślisz, komu jak myślisz, komu? Nie podałem. Jak myślisz, komu? Nie podałem. Wysoki sąd zdaje sobie sprawę, pan prokurator, że ja nie mogę ujawniać nie wszystkich swoich informatorów. I to chodzi na to, że niektórzy dalej pracują. Natomiast pewne wątki będę musiał tu jednak poruszyć, które wiążą się z Ministerstwem Obrony Narodowej. Gdzie szefował kiedyś pan Marów? Poruszyć, które wiążą się z Mono. Gdzie szefował? Bronisław. Thank you.
uzyskałem informacje, na przykład w sprawie SCORE, satelitarny ośrodek Centrum Regionalnego, to chodziło o zdjęcia satelitarne. Na które muszę wyrazić zgodę prezydenta Stanów Zjednoczonych już takim dekretem 25 kwietnia 2023 roku wyraził taką zgodę. Obróbkę tych zdjęć i kwadrat. 25 kwietnia 2003 drugiego. Ja mam to w notatkach. Mogę to uściślić teraz. Mam to w notatkach. Prawo do obróbki takich zdjęć, nie muszę mówić to jako jedynemu, to są kolosalne pieniądze. Udzielono w filmie z Bielska-Białej. Techmex. Zgodę na to podpisał zastępca Sikorskiego, Radosława Sikorskiego, który wtedy szefował w MON-ie. We wrześniu 2003 roku ABW tą sprawą się zajęło. Według oświadczenia ABW miała być ta sprawa dalej pociągnięta. Oczywiście ona straciła, jak to się mówi, głowę i nigdy nie wrócono już do tej sprawy. Sprzęt zardzewiał i na pracę warto 60 milionów. Co stało się ze zdjęciami, tego nie wiemy. Ale to również nici prowadziły do MON-u. Jeszcze sam był już... Nici tej sprawy. Gdy pan Komorowski objął stanowisko ministra obrony narodowej i doszły do mnie informacje, że gorączkowo poszukuje informacji na temat swoich powiązań informacji. Z rami WSI. Poszukuje informacji na temat swoich powiązań. I spotkań z oficerami rosyjskimi. I gdy otrzymałem informację o wycieku pomysłów, planów technicznych, rysunków powstanych w Wojskowej Akademii Technicznej na wschód za pośrednikiem ten człowieka, który wchodził, gdzie chciał, o wycieku rysunków technicznych, które... I to niektóre były chronione. Niektóre fajne. Chyba fajne jest to. Napisałem do pana Komorowskiego. Powolutku. Pan był Rosjanin. Napisałem do pana. Być może pod wpływem emocji. Bo ta wiedza, którą ja posiadałem, była już nie do zniesienia, jeśli patrzę na te patologie i te wszystkie afery. Wiedza była już nie do zniesienia, jeżeli patrzę na te patologie. I wyraziłem się w ten sposób. Panie ministrze, jak wychodziliście na obiady lub na spotkania do agencji, niekoniecznie prywatnych, to klucz od gabinetów i sejfów zostawialiście pod wycieraczką napisem na drzwiach do Rosjan, który jest ułatwiony. I żadnej odpowiedzi na to pismo nie otrzymałem. Jak wychodziliście? I to? Restauracji, tak? Nie, restauracji, na spotkania towarzyskie. Zadano do zrozumienia, gdzie chodzimy. To klucze od gabinetów i sejfów zostawiał pan pod wycieraczką z kartką na drzwiach, gdzie te klucze się znajdują. No to już było poważne oskarżenie, żadnego efektu, żadnej odpowiedzi. Zostawiali pod wycieraczką. Skarbka, gdzie te klucze są. To
To już było. Wysoki Sądzie, ja znam kilku oficerów, no na szczęście nie są służbie czynnej, na szczęście dla mnie, którzy mają wiedzę porównywaną z moją, a fragmentarycznie dużo lepszą. Mam. Jestem tylko przekonany, żeby zaczęli mówić. Znam kilku oficerów. Pan prokurator, słuchający mnie osoby orientują się o zakresie mojej wiedzy, więc nie będę ciągnął innych wątków, bo to jest... Nie będę już ciągnął innych wątków. To jest na kilkanaście rozpraw, ale wrócę do wątku pan Komorowski, pan Cywili i Amor. Wrócę do wątku. Pan Komorowski, pan Cywili. W lutym tego roku spotkał się ze mną człowiek, który twierdził, że wysłali go ludzie z ochrony obok pana Komorowskiego, prezydenta pana Komorowskiego. Z propozycją, abym, jeżeli mam, bo do końca wierzyli, że ja mam aneks dokumenty prosili, no w tej drugiej mieli rację, pierwszym nie. Aby jeżeli mam aneks. W takim zakresie się mieli lub dokumenty po cywilu. To było prawne. Kto są w stanie zapłacić wysoką cenę za uzyskanie tych informacji? To są w stanie zapłacić wysoką cenę za uzyskanie. Takie w cudzysłowie podejścia pod moją osobę do mojej osoby w przeszłości się zdarzały. Takie podejście do mojej osoby. Przeszłość. I ku mojemu zdumieniu i ubolewaniu no również ze strony czołowych dziennikarzy polskich. Zdumieniu i ubolewaniu również ze strony czołowych. Osoby, które orientują się, jak ta nasza władza i te służby działają, na pewno nie są zdziwione taką propozycją ze strony. Osoby, które wiedzą, jak działają służby i władza, nie są zdziwione. Napadają ze strony, zwłaszcza służb. Podejrzewałem, że być może ci, którzy skierowali do mnie owego łącznika, być może chcą uzyskać informacje, aby, no widząc schyłek z rządu PO, szantażować pana Komorowskiego. Nie jestem tego pewien, ale to tak nie można tej wersji wykluczyć. Może. Chodziło o szantażowanie pana Komorowskiego. Widząc schyłek z rządu. Nie można. Natomiast zdumiewający jest fakt, iż człowiek, który przyszedł do mnie w imieniu ludzi określających się jako ochrona pana Komorowskiego. Człowiek przychodzący z ramienia ludzi określających się. Był na imprezach, uczestniczył imprez. Jako ochrona. I na to są zdjęcia. Był uczestniczył. Tego rodzaju dzielili party z udziałem czołówki uczciwych inaczej, czyli szefów bossów gangsterów. Zdjęcie na grilla. Na grilla. Z członkami. Bossami.
Ja w rozmowie z różnymi swoimi znajomymi z różnych służb dawałem do zrozumienia swojej wiedzy na temat Komorowskiego, ale nie upubliczniałem jej z różnych powodów. Tak, ze służb. Do dawania informacji. No. Na dotyczące Komorowskiego. Ale nie upubliczniałem jej. I zacząłem odczuwać, że na to nie mam dowodów, ale to można sprawdzić, że moje telefony były na podsłuch, ale że miałem pogony tak zwane i byłem fotografowany w różnych miejscach przez dziwnych ludzi, to... Tak, fotografowany. Podejrzewam, że mam telefony. Konkluzja moja jest taka, jeżeli ludzie z ochrony pana prezydenta wysyłają łącznika. Jeżeli. Nazwijmy to kolegę, ludzi, przy których pan Masa jest małym człowiekiem. To musieli mieć tego świadomość. A jeżeli tak? Wysyłają łącznik. Łącznik osobny. Który ma kontakt stosowany. Która ma kontakt stosowany. Przy których Masa. Jest mały. To musieli być mały. Masa. Jest mały. To musieli być mały. A jeżeli tak, otwartym pozostaje pytanie, jaką świadomość, jaką wiedzę w tym zakresie miał pan prezydent Bronisław Komorowski? Jak to wam się będzie? Wysoki sądzie, ponieważ moja wiedza jest bardzo obszerna, a nie do końca wiem, co wysoki sąd by jeszcze interesował, to może ja zacznę odpowiadać na pytania, bo to by kierunkowo jest. Ponieważ moja wiedza jest obszerna. A nie wiem dokładnie. Zacznę odpowiadać. Dobrze. Zacznijmy może na wniosek pana Smińskiego. Zostaję. Proszę. Ja tutaj? Pan albo pan mecenas. Ja na zasadzie mam jedno takie podstawowe, które nasunęło mi się słuchając pana. Proszę pana, no, nie ulega żadnej wątpliwości w mojej oczywiście ocenie, że no, ma pan niezmiernie głęboką wiedzę o, mówiąc delikatnie, sprawach wrażliwych. Proszę pana, czy kiedykolwiek pan próbował albo wręcz się podzielił tą wiedzą z panem ministrem Macierewiczem? Nie, nie. A dlaczego? Nie mówiłem o tym. Dlaczego? Jakby to powiedzieć. Kilka lat temu jeden z czołowych dziennikarzy, to było 8 lat temu dokładnie. 8. Sugerował, iż przy pisaniu aneksu, tworzeniu tego aneksu, pracowaniu nad aneksem, pan Macierewicz ludzi do tego aneksu wpisywał według specyficznego klucza. Ludzie do tego aneksu. Oczywiście to była bzdura, to nie uwierzyłem, ale był to sygnał dla mnie, że akurat w tym czasie muszę sobie troszkę dać czasu na sprawdzenie pewnych rzeczy. Muszę sobie dać. Poza tym pan Macierewicz nie był już we władze, był człowiekiem, na którego wszyscy atakowali go z każdej strony. Nie był już we władze. Nie był atakowany z każdej strony. A mając doświadczenie jak służby i to wszystko, ABW, CBS, CBA, reagowały na moje informacje. Jak służby reagowały na moje informacje? Wszystko.
i to bardzo, jak miałem doświadczenie, jak skup, zagotowałem informacji o drodze. No, jakoś nie miałem przekonania, aby z tą wiedzą się dzielić. Nie wiem, czy kiedyś nadejdzie taki czas, że ja mogę się pośrednio bezpiecznie w tym poczuć. Myślałem, że nadejdzie kiedy będę bezpiecznie się wydać. Ale odpowiadając częściowo na pytanie pana mecenasa, w 2009 roku powiadomiłem świętej pamięci Zbigniewa Wassermana. Dałem im zresztą na piśmie, bo jest sporo materiału z prośbą o zainteresowanie, ale na gminę w Smoleńsku nie wiem, jak to potem poszło. Wassermann dostarczył mi ten dokument. Prośbę o zainteresowanie. Bardzo szczegółową, wiedzę przekazałem do osób, do których miałem bezwzględne zaufanie, poza Tadeuszem, tym z ABW. To był mój przyjaciel. On mnie nazywał swoim przyjacielem i to dla mnie był zaszczyt. I też świętej pamięci biskup Tadeusz Płocki, gminy Smoleńsk. Przekazałem mu wiedzę oprócz Tadeuszowi z ABW. Ale to było na zasadzie towarzyskich spotkań. Biskupowi Płockiemu. Obiecał się tym zająć. Który też zginął w Smoleńsku. Ale nie znam. Miało to charakter towarzyski. Biskup. Też zginął w Smoleńsku. Ja wysoki sądzie miałem ostrzeżenia co do swojej wiedzy i wyżelenia się tak mówiąc kolokwialnie z nią ze strony różnych osób, z różnych służb, w tym z Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej. Biura Spraw Wewnętrznych. Policji, tak? Ciekawe wydają się działania dwóch oficerów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, których przedstawił mi jeden z prokuratorów krakowskich. Których przedstawił? Prokurator apelacyjny. Prokurator. Nie ma co ukrywać, ja podam nazwisko imię, bo to człowiek tak samo walczył z przestępcami. Apelacyjny. To był pan prokurator Wojciech Miłoszewski. Ten człowiek zdawał sobie sprawę z zagrożenia, jakie wisi nad moją osobą. Pomagał mi jak mógł. Wszelkiego rodzaju patologie, afery zgłaszałem mu. Wszystkie patologie, afery. Dostarczałem próbki podrobionych dolarów. Jakości fantastyczne. Fantastyczne. Ale gdy zaczęły tam się pojawiać nazwiska polityków, w tym szefów i wiceszefów służb specjalnych. Ale gdy zaczęły się tam pojawiać nazwiska polityków, szefów i wiceszefów. A poprzednio doszło do sytuacji, gdzie dwóch oficerów których pan prokurator jakby mi wyznaczył. A poprzednio doszło do sytuacji, że dwóch oficerów co weszło. Tak. Do których pan już miał zaufanie i wyznaczył do współpracy ze mną. Których pan Miłoszewski wyznaczył do współpracy ze mną i do których miał zaufanie. Jedna to była pani komisarz Anna K. Wrocławskiego Centralnego Biura Śledczego. Jedna była komisarz Anna. Która, gdy zaczęliśmy wspólnie rozwiązywać sprawę baz paliwowych. Gdy zaczęliśmy wspólnie rozwiązywać sprawę baz paliwowych. Którym ochronę zapewniali niektórzy ludzie z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Którym ochronę
osoba sądowa. A pani po kilku miesiącznych naszych spotkaniach, spotkaliśmy się w różnej części kraju, ona była bardzo trudna. Zniknęła. A pani? Po kilku miesiącach spotkań po różnej części kraju. Była bardzo ostrożna. Zniknęła. Spotkałem ją wiele lat temu, znaczy telefonicznie umożliwiono mi z nią kontakt. Okazało się, że została przeniesiona do jakiegoś działu archiwum. I ja nawet wiem dlaczego. To samo stało się w następnym oficerem. Została przeniesiona do działu archiwum. To samo stało się. Następnym oficerem, który próbował pan prokurator. Przedstawił mi pan prokurator Miłoszewski, któremu również ufał. To był komisarz Marek Brachowicz, centralnego biura śledczego w Krakowie. Marek. Brachowicz. Brachowicz. Apolityczny, nieprzechutny, bardzo sumienny funkcjonariusz. Spotykaliśmy się kilkakrotnie, tylko we dwóch. Ale w miarę przekazywania panu Markowi mojej wiedzy z pewnymi wątkami politycznymi jego przełożeni zdecydowali, że należy go zwolnić dyscyplinarnie ze służby. I pomału do tego nie doszło. Postanowili zwolnić go dyscyplinarnie ze służby. Pomału do tego nie doszło. Później już ten człowiek nie miał kontaktu. Wracając do tych dwóch oficerów z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którym zawierzył pan Miłoszewski, to był jego błąd. A jeden pochodził z Katolik, jeden z Poznania, ale tutaj pracowali w Centrali Warszawskiej. Którym zawierzył pan Miłoszewski, to był błąd. Jeden z Katolik, który pracował w Centrali Warszawskiej. Spotkali się ze mną w nieistniejącej już restauracji serbskiej na ulicy Puławskiej. Spotkali się ze mną w nieistniejącej restauracji serbskiej na Puławskiej. Wysokiej sądzie taka dygresja. Z mojego doświadczenia i kontaktu ze służbami wynika, że te nasze służby, jakby to porównać, są na poziomie, w każdym razie niektórzy funkcjonariusze ochotniczej rezerwy milicji obywatelskiej z lat 70. Profesjonalizm w podejściu do sprawy żenują. Rezerwy. I to nie wiem, czy nie obrażam tamtej formacji. Rezerwy. Lat 70. Podam się. Ktoś zapyta, z czego to wynika? Według mojej wiedzy i przemyśleń, gdy byliśmy pod tak zwanym Imperium Sowieckim, to służby radzieckie nie ukrywały przed naszymi oficerami niczego i szkoliły ich na bardzo wysokim poziomie, na to nie bronię sowietyków. Ale chodziło o to, że oni nie, jakby ukrywając pewne rzeczy przed naszymi oficerami, sami sobie wyszkodzili. No w obecnej sytuacji nasi klienci zachodni mają nas w głębokim poważaniu. To służby zamiast ich szkolić przez tamtych odsuniętych, dobrze wyszkolonych oficerów, to szkodzi się na nacorstwo. W czasach sowieckich oficerom państw radzieckich szkolili na wysokim poziomie niż my. No dbali o własne interesy. Bo dbali o własne interesy.
bohaterowie, ci, którzy się ze mną spotykali, zadzwonili z dnia odkrytego telefonu, znaczy nie zakrytego, normalnie się inne wyświetlili i umówili się w pewnym punkcie Warszawy. Opisując swój wygląd wewnętrzny, to mówi ktoś. Pewnie jest. Proszę. Opisując swój wygląd. Ja naprzeciwko tego miejsca znalazłem aptekę z bardzo dużą szybą wystawową. Ja naprzeciwko tego miejsca znalazłem z dużą szybą. A mając świadomość, że ci panowie nigdy mnie nie widzieli, byłem pewien, że mogę spokojnie do nich podejść, wysłuchać, co mają do powiedzenia między sobą. Mając wiadomość, że nigdy nie chciał, mogę podejść i wysłuchać, co mają do powiedzenia. O oznaczonej godzinie. Podejść, że mogę podejść i wysłuchać. W określonym miejscu podjechał samochód. Po wyznaczonej godzinie podjechał samochód. Wysiadły dwie osoby, dwa mężczyźni. Charakterystycznie, jeden był bardzo wysoki, drugi był bardzo niski, więc wiedziałem, że to są oni. Charakterystycznie, bardzo wysoki. Żeby się upewnić, czy to oni, zadzwoniłem na komórkę jednego z nich i zauważyłem, że się miło kieszeni podjął telefon, to już wiedziałem, że to oni. Do pewności się wspomniałem. Na telefon. Wyłączyłem od razu swój telefon. Włączyłem go do kieszeni, że to sobie pozwolę. Ja wyłączyłem telefon. A żaden z tych panów, co jest bezwzględny wymogiem operacyjnym, nie oddzwonił na mój numer, pytam się, gdzie jestem, czy już przyjdę. Odesłał telefon, poszedł za mną. Ja wtedy wyszedłem i poszedłem za nim. Ja wyłączyłem telefon, żaden z tych panów. Żaden z tych panów. Ja poszedłem za nim. Rozmawiali między sobą. Ja się tam wygrzeci dwóch, trzech kroków. Posłyszałem bardzo ciekawą rozmowę. Rozmawiali ze sobą. Ja się go wygrzeciłem. Posłyszałem. I po jakimś czasie zadaniłem tych panów. Przedstawiłem się, że to ja mam być na spotkaniu. No bo nie przedstawiłem się. Że to ja mam być. Weszliśmy do tej restauracji, panowie zamówili posiłek, który jest standardem w takiej sytuacji. No i zaczęła się rozmowa o wszystkim i o niczym, o tym pierwszym spotkaniu. Weszliśmy do restauracji, panowie zamówili. I zaczęła się rozmowa o wszystkim. Na pierwszym spotkaniu ci oficerowie, bo tak się przedstawili, wykazywali zainteresowanie moją wiedzą w sprawach poważnych przestępstw. Przedstawili informacje. Wykazywali zainteresowanie. No, z minuty na minutę nagrałem dla nich szacunku, bo zauważyłem, że to są ludzie nieprawdopodobnie wyszkoleni, jeśli o pamięć, bo przez godzinę nic nie notowali, tylko kiwali głowami, przyjmowali ode mnie wiedzę, więc musieli mieć fenomenalne siły na słowa. To wszystko ogarnąć. Bo nic nie notowali. Wyposkowali o pamięć. Musieli mieć fenomenalną pamięć, żeby wszystko ogarnąć. Umówiliśmy się na następne spotkanie za kilka tygodni już w restauracji na Nowym Mieście w Warszawie. Umówiliśmy się. Za ile za miesiąc? Około 4-5 tygodni. W restauracji na Nowym Mieście? Na Nowym. Na Nowym Mieście. Podczas tego spotkania, tego drugiego spotkania, panowie oprócz wyświętnego menu, nie takiego jak głowonogami, ale nie mniej wyświętnego, dodali jeszcze alkohol,
dziwne na spotkaniach z rodzicami. No, znaczy, jak my dosłownie się spotkali, tak, ale z kimś tak jak ja to nie. I zaczęła się zupełnie inna rozmowa. Zaczęła się. Mianowicie pan z tych nie interesowały aferami przestępstwa, jedynie kwity, haki i informacje na temat sędziów i prokuratorów, głównie z Krakowa. Nie interesowały pan informacje przestępstwa. Z uwzględnieniem dwóch prokuratorów, którzy prowadzili wówczas bardzo szerokie, zakrojone działania przeciw domowi polityki. Na sali prokuratorów. Chodziło o Marka Wełnę i Miłoszewskiego. Spokojnie. Czy go właśnie interesował dwóch prokuratorów prowadzących postępowanie przeciwko Marku Poniewodzie? Marka Wełnę i Wojciecha Miłoszewskiego. Marka Wełnę i Wojciecha. Biorąc pod uwagę pewne fakty sprzed paru lat, przed tym spotkaniem, a mianowicie telefony przedstawiciela mafii paliwowej do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa i to wysokie na samym poziomie. No, do funkcjonariusza. Wydaje mi się, że to jest prosty temat. Można sobie to połączyć. Można było. Pamiętam sytuację, gdy funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego zatrzymali grupę paliwową na terenie Dolnego Śląska. Co dać? Zatrzymali grupę paliwową. Sędzia zarządził 3-miesięczny areszt. I pojechał na urlop. W tym czasie szefostwo tej grupy robiło wszystko, aby ludzi z tego aresztu wydobyć. W tym czasie szefostwo to robiło wszystko, aby ludzi wydobyć. Byłem świadkiem rozmowy telefonicznej jednego z tych, że nazwijmy to mniejszy tego szefu. Ale tego nie mogę sprawdzić, ja tylko słyszałem i to, co on mówił, do zastępcy pana Andrzeja Wasikowskiego. I tak mi powiedział, dzwonię do zastępcy szefa. Dzwonię do zastępcy szefa. Prośba na przerwę. Powiadomił również... Pana Barczykowskiego. Tak. Powiadomił również owego szefa mafii, tej odnogi dolnośląskiej. Że działania zmierzające do uwolnienia jego ludzi zostały rozpoczęte. Działania zmierzające do uwolnienia jego ludzi rozpoczęte. Z moich informacji wynika, że jeden z decydentów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pojechał na Dolny Śląsk. I był przygotowany już zastępca za tego sędziego, który cofnąłby areszt wobec tamtych ludzi. I był przygotowany zastępca tego sędziego, który cofnąłby areszt. Ale mieli pecha, bo na dzień przed tym ustaloną akcją ten sędzia wrócił do roku i nie dało się tego wrócić. Bo na dzień przed. To sędzia wrócił. Nie mogli. No to tu się nasuwa prosty wniosek, jeżeli funkcjonariusze ABW nie są zainteresowani bardzo groźnymi przestępcami. Jeżeli nie są robili, tylko sędziami, prokuratorami, no to już odpowiedź, dlaczego ja nie wszystko mówiłem wszystkim. ABW nie są zainteresowani przestępcami, a sędziami. Wniosek jest prosty.
Tak. Proszę pana, pan na początku swojego wystąpienia przywołał przykład, że pan Komorowski zapytał pana, czy zna pan redaktora Sumnińskiego. Tak. A może pan uszczegółowić, kiedy to pytanie padło, kiedy ta rozmowa, w której padło to pytanie, miała miejsce? No pan, to było w lutym, w marcu 2008 roku. Pytanie. To było wtedy, gdy było tylko na pana Sumnińskiego. Pana Sumnińskiego. Ja rozumiem, ale to był w lutym, w marcu 2008. No, pan Komorowski był Zeski. Państwa. A ja pamiętam, że był marszałek. On był już. Ale to nie było zdanie powitalne naszej rozmowy, bo nagrywał Radomiu i taki. Potem to nie było. W kontekście, czy znam takiego? Ja nie znałem. Początek. Ja to pytanie. Nie znam pana. Nie znałem pana redaktora. No tak odpowiedziałem, że nie znam. I na tym się skończyło. Na tym się skończyło. No ja skoro nie znam, nie byłem przydatny. Chyba tak. Proszę pana, u pana zostało dokonane przeszukanie w Krakowie, tak? Nie w Krakowie, w Kurowie. Oj, przepraszam, źle zapisałem. W Krakowie to byłem w specyficznym spa przez kilka miesięcy. Rozumiem. Proszę pana, czy otrzymał pan postanowienie o zabezpieczeniu, czy prokurator, czy osoby, które dokonywały przeszukania, czy wezwały pana do dobrowolnego wydania określonych przedmiotów, określonych przedmiotów? Może w ten sposób. Takiej szansy nawet nie miałem. Nie miałem szansy na wydanie. To jest dość specyficzne, ale mimo wszystko, odpowiadając szczegółowo na pytanie pana mecenasa, muszę powiedzieć w ten sposób. Zatrzymano mnie dzień po wyjściu z ambasady niemieckiej, z którą współpracowałem ze służbami w ramach przerzutu papierosów i narkotyków na Zachodnim Europie. Niemiec, którą współpracowałem. Chciałem się przerzutu papierosów. Jak już zauważyłem, że policja i biuro spraw wewnętrznych, a więc policja policji, to zadanamy. Policja policji podlega temu samemu zwierzchnikowi, co cała policja, no to jaka to kontrola? Żadna. Zauważyłem, że policjanci to w tym momencie ja nie miałem już wyjścia. Zgłosiłem się do prokuratora Żywcu. Że policjanci BSW, ale co pan policjanci BSW? Grozili mi, jak się nie otrzymał tej sprawy, to będę zaresztowany. Grozili. Konkretnie komisarz Krzysztof Dylnicki, ja mam dobrą pamięć. Że powolutku, że jeżeli nie odsunę się tej sprawy, to będę aresztowany. Będę aresztowany. Konkretnie. Komisarz Krzysztof Motylnicki. Proszę. Nie miałem już wyboru, a wiedziałem, że te 36 ton papierosów za chwilę muszę opuścić urząd ceny. To różne są. To niekoniecznie musi być legalne z akcyzą. Pojechałem do prokuratora. Ponieważ wiedziałem, że 36 ton papierosów. Nowego Bochenka, pana Bochenka w Żywcu. I opowiedziałem mu z grubsza o swojej pracy, o kontaktach z prokuratorami. Bochenka w Żywcu. Opowiedziałem. Pan prokurator mnie wysłuchał i powiedział w ten sposób, że on zna prokuratora Miłoszewskiego. Skoro ten człowiek nie może mi zapewnić współpracownika i bezpieczeństwa, to żebym dzisiaj siadał w samochodzie i jadł do pana serwenta. Tak, to zrobiłem. Bochenka w Żywcu powiedziałem mu z grubsza o tej sprawie. On odpowiedział mi, że skoro prokurator Miłoszewski nie potrafi mi zapewnić. To on jako żywiecki prokurator nic nie może i poradził, żebym miał do prokuratora generalnego. Ludzi i bezpieczeństwo. To on jako prokurator w Żywcu nic nie może. Żebym się dał samo jechał do prokuratora. Kilka dni wcześniej, będąc na lotnisku w Balicach,
przypadkiem podsłuchałem rozmowę między właścicielami składu a celnikami. Pomiędzy właścicielami składu. Czyli wynikało, że albo te papierosy znikną, to się zdarzyło, albo przejdą na własność służb, funkcjonariuszy i celników jako nagroda. Właśnie te spowiedzi, bo takie rzeczy się zdarzały. Jako w cudzysłowie. Wojtek. Skład ceny, prywatny skład ceny w Krakowie pobierał 20 tysięcy złotych za dobę przebywania tych papierosów, a identyczny skład w Łodzi przy Świętej Teresy 1600 złotych. Przechowywanie tych papierosów. Dodam, przechowywanie tych papierosów. Skład w Łodzi 1600 złotych. I gdy sugerowałem celnikom oraz temu składowi celnemu przewiezienie tych papierosów przez pojazdy Urzędu Celnego z Łodzi z pełną ochroną, i do tamtego nie dodano zgody, niczym nie motywując. Przewiezienie tych papierosów pod skokiem do Łodzi. Nie dodano zgody. Niczym nie motywując. A fragment tej rozmowy między zainteresowanymi, czyli składem celnym a celnikami, był taki, że polski celników jest przetrzymywany jak najdłużej pod jakimkolwiek pozorem tych papierosów, bo codziennie wpadało 20 tysięcy do kasy. W interesie tych celników jest przetrzymywanie Nie będę sugerował, bo kłamał, czy oni się dzielili, bo tego nie wiem. Ja tylko mówię, że znaleźć on widział się sama na tym. Bo 20 tysięcy. Ja po tej rozmowie następnego dnia zwróciłem się do celników z żądaniem wydania tych papierosów Urzędowi Celnemu w Łodzi, który wystąpił takie wnioski. Z żądaniem tych papierosów urzędowy celny płaci. Zgodnie z żądaniem tego. Wówczas szef tego urzędu celnego, który już przez 7 dni się ze mną kontaktował, nie miał żadnych oporów w tej materii, zażądał ode mnie upoważnienia od właściciela tych papierosów, że mogę go reprezentować. Wówczas szef. To jest dość istotne, tak? Urzędu celnego. Przez 7 dni kontaktował się ze mną. Nie wymagam żadnego. Nie wymagam żadnych dokumentów. Nagle zarządza. Nagle zarządza. Upoważnienie po właściciela papierosów. Takie upoważnienie dostarczyłem następnego dnia. Takie upoważnienie. Było to upoważnienie wystawione przez znanego notariusza, ale podpisane w imieniu prezesa przez osobę, która nie była do tego upoważniona. Przy mnie to podpis fałszowano. Następnego dnia było upoważnienie oświadczone przez notariusza. Ale podpis złożył osoba nieupoważniona. Przy mnie. I przy notariuszu też, tak? Nie, notariusz, ja nie wiem, chyba pieczątka znanego notariusza i podpis, ale szef tej firmy mnie upoważnił, czyli upoważnił miała osoba, która nie była prezesem firmy. Ale podpis użył. Osoba nieupoważniona. Sfałszowano podpis. Była tam pieczątka notariusza. Ale notariusza nie było przy pieczęci. Nie było. Zarowałem ten dokument, przekazałem służbom organom ścigania i zgłosiłem się z tym dokumentem, oryginałem na lotnisku. Zarowałem ten dokument, przekazałem tego służbom, oryginałem, zarowałem się na lotnisku. Kilka dni po tym fakcie
czyli niekwestionowanie pani mojej osobami tego upoważnienia, właśnie na prośbę pana prokuratora Zyfta wstąpiłem jadąc do Warszawy na lotnisko w Balicach. Na sugestie prokuratora. Nie proszę, on sugerował, że miałem do pana. Sugestie. Tak. Wstąpiłem na lotnisko. I wyjawiłem się u pani naczelnik, chyba pani urzędu celnego. Pani naczelnik. I zapytaniem, co dalej z tą sprawą, że jadę do pana prokuratora do Warszawy. Poprosiłabym, zaczekał kilka minut. Po czym wezwała policjantów z Zabierzowa, od kierunku lotniczego, tam pod Balicami. Żebym poczekał. Wezwała policjantów. I powiedziała, że ten, co tam skazał na mnie, powtórzył się sfałszowanym dowodem osobistym. To jeszcze mogę zrozumieć. Ale dodała, że również upoważnienie jest sfałszowane, bo to nie ten notariusz to podpisał. Podpisywał to. To właśnie nie jest sfałszowane. Okazało się, że ten notariusz to był oryginalny. To był z prezesa. I moje pytanie, teraz mogę sobie zadać. Skąd pani naczelnik wiedziała, że to jest... Że podpis notariusza. Tylko 10 notariuszy w Warszawie, a mama miała myślę wszystkie podpisy. Ja to może chodziło o to, żeby mi znaleźć kratek, żeby mnie wreszcie zatrzymał. Tu pani. Skąd pani powiedziała? Pytanie skąd pani powiedziała? Chodziło o pretekst, żeby mnie zatrzymać. Bo ja przeszkadzałem przejęciu tych papierosów, bo mogę naświetlić w trzech zdaniach mechanizm przejmowania takich nieaktywnych towarów. Mogę zatrzymać, nakreślić. Pan mąż też była osobą, która dała przejęcie papierosów. Mogę nakreślić sposób przejmowania papierosów. Zmusza się importera towarów akcyzowych, alkoholu i papierosów do przetrzymywania jak najdłużej na składach. On płaci za to, w końcu nie ma pieniędzy, nie traci, ma 24 godziny do odbioru, jak nie to przejdzie na własność ten. Zmusza się do przechowywania papierosów alkoholowych i długo na składach. Za co muszą płacić? Jak nie ma. Już przedsiębiorca importu już pieniędzy. Nie ma pieniędzy. Daje się 24 godziny na obraz i przechodzi to na własność naszych celników. Widzę dyżurny tego posterunku po zapoznaniu się z moimi wyjaśnieniami i musiałem parę rzeczy powiedzieć. Oficer tego posterunku. Nie widzi podstaw, żeby mnie dalej trzymać. Oficer tego posterunku powiedział mi wyjaśnię. Nie widzę podstaw, żeby mnie dalej trzymać. Ale tak są procedury. To zobligowane poszedłem swoich zwierzchników i zadzwonił do komendy wojewódzkiej do Krakowa. W chwili, gdy padał moje nazwisko, to otrzymał polecenie. Natychmiast zatrzymał mnie puszczać już po mojego jedzenia. No i tak znalazłem sanatorium. Ale gdy zadzwonił do swoich zwierzchników, komendy wojewódzkiej, otrzymał polecenie, że zatrzymać nie wypuszczać. Że już powinien być. Tak się zdało. Po 16 miesiącach, gdy mnie wypuszczono, zresztą sugestia mojego obrońcy była prosta. Panie Krzysztofie, dziś pan się przyzna, do czego wtedy pan nie zrobił, to pan wychodzi, bo w areszcie pan nie ma szans na obronę, a nawet na przeżycie. To jak wyszedłem z aresztu, dostałem od biegłego sądowego, mam do dzisiaj ten pismo, że to nie ja to robiłem. 16 miesięcy trwało, żeby sprawdzili, że to nie ja. Po 16 miesiącach w areszcie. Przy sugestii. Obrońca mi się przyznał, że od razu i tak też się stało.
przyznam, tylko tak poszło w stronę. A mam opinię biegłego, dobrze, co? Że panie Zjazno, że to nie ja nakreśliłem ten podpis, tylko podam imię, nazwisko, kto to zrobił. To ja nie nakreśliłem. Obecnie zeznaję w Krakowie jako świadek tej grupy przestępczej papierosowej. Zeznaję w Krakowie jako świadek grupy przestępczej papierosowej. I obrońcy tychże osób w rozmowie ze mną stwierdzili, że po zapoznaniu się z całością akt mojej sprawy natrafili na bardzo wiele błędów. Po zapoznaniu się z całością. Jak to określili na siłę, że oni są skłonni wrócić do tej sprawy jako moi błędy. Adwokaci, że ja zostałem z komuchem wrobiony. Było dużo błędów i ja zostałem wrobiony. Taka była to moja odpowiedź, bo dalej to już zbyt dużo. Ale jedna co zaciekawiło mnie, zresztą zwróciłem na to nawet uwagę drugiemu obrońcy. A co było pierwsze, bo tak pan się trochę prześlizgnął w mojej ocenie. Najpierw się pan przyznał i uchylono wobec pana stosowany areszt, a później została wydana opinia, czy? Nie. Ja się przyznałem, tak jak we wtorek, w środę wyszedłem. Ja przyznałem się. Tak, dziękuję na to ludzi. Następnego dnia przyznałem. Ale on już wówczas powiedział ten mecenas z urzędu, że to nie pan podpisał i takie pismo pan dostanie powieść. Ale tam konkurencja z urzędu, który natomiast pan podpisał. Odpowiadając na pytanie, czy ja się zgodziłem na jakieś pan rewizję, nie miałem nic do powiedzenia. Nie, wie pan co, jeszcze gdyby pan wykazał odrobinę cierpliwości, ale potrafi pan jednoznacznie odpowiedzieć na moje pytanie. Co było pierwsze? Czy pańskie przyznanie się do sfałszowania, podrobienia, poświadczenia nieprawdy, etc., jakbyśmy tego nie nazwali, i jak pan dał ten przykład, we wtorek się przyznaje, we środę pan wychodzi, czy już pan wiedział w chwili uchylania stosowanego wobec pana środka zapobiegawczego, że w aktach sprawy, czy tam w postępowaniu znajduje się opinia dotycząca no, tego upoważnienia, pełnomocnictwa, czy... Co było pierwsze? Uściślić, bo pan mecenas pyta mnie o uchylenie środka. Nigdy mi go nie uchylono. Ja zostałem skazany i po odbyciu wyroku mnie wypuszczono. Ja nie miałem uchylenia środka do powyższa. Ja byłem co 3 miesiące miałem go przedłużone. Zostałem skazany i po odbyciu. To jest odpowiedź, ja nie miałem uchylenia. Po prostu po przyznaniu się przełożono mi, że tak powiem, wyrok. Sędzia powiedział, ale pan już swoje odsiedział, bo akurat 16 miesięcy się pan za to należy, a sędzia wydarzy. Czy ja mogę zrozumieć, że pan poddał się karze? Pan powiedział coś, że miał pan obrońcę z urzędu. Tak. I on mi zasugerował, panie Krzysztofie, tutaj w celi jest pan bezbronny. Ja znam pana sprawę, proszę się przyznać, wyjdzie pan na zewnątrz, może pan o swoje sprawa walczyć, będę panu pomagał. Ale musi się pan przyznać. I taką ugodę zawrzemy z prokuratorem. I na drugi dzień prokurator pytał, czy się przyznaje, tak, przyznaje się. Ja przyznałem, że zdawałem się na ugodę z prokuratorem. A proszę pana, jeśli ja pana zapytam, czy to przyznanie się pan, ja mam świadomość tego, nie musi konstruować poprawnie przesłanek różnych przepisów postępowania karnego, ale czy to się odbyło w trybie artykułu 335, czy jakiegoś innego, nie wie pan? Dobrze, to jeszcze wróćmy do tej opinii. A opinii kiedy się pan dowiedział? W jakim czasie od opuszczenia, rozumiem, zakładu karnego, tak? Otrzymałem to dzień, dwa po wyjściu. Opinia otrzymałem. Taką opinię biegłego, że to nie ja. Dzień. No to nas adwokat mi raczej powiedział, że to od początku było wiadomo, że nie ja, bo ja dałem wzory podpisów swoje. Wiedziałem, kto i dałem nawet. Ten człowiek podpisujący pisał przy mnie na kartkach. Ja te kartki, tak mi się po prostu dostarczyłem, mogę na siebie. I wszystkie na tacy podane. To on wiedział, że kiedy ja podałem pomocą. No kiedy zapadł ten wyrok? W 2012 roku w listopadzie. Dobra.
Ja już pomijam, że przez 16 miesięcy odwiedziłem 12 centrów z mordercami, gwałcicielami, handlowym narkotyków, bronią, próbowano na różne momenty i sposoby włamać. No, przez te 16 miesięcy. Proszę bardzo. 12 centrów. W dwóch różnych więzieniach, również gratis. Ja pana trochę popytam, bo nie ukrywam, że nawiązał pan do wątku, który będzie przeze mnie również podnoszony w końcowych głosach stron, ale ja wrócę jeszcze do tego wątku, tej opinii. Proszę pana, powiedział pan, że odbywał pan karę pozbawienia wolności, że to nie było tymczasowe aresztowanie. Byłem tymczasowo aresztowany, tak. Nigdy mi nie uchylono, byłem. Tylko zsumowano te areszty. A, rozumiem, czyli nie, no to już dobrze, czyli jednak był pan tymczasowo aresztowany. A, i dobrze. Do końca. Dobra. A proszę pana, jak ta sprawa... A kiedy wyrok zapadł, czy może pan wie, kiedy się uprawomocnił? Zapadł na początku listopada, uprawomocnił się po okresie... Na... Którego roku? 2012. Wyrok zapadł na początek listopada 2020. Wrócę do tej nieszczęsnej opinii. A opinii, kiedy się pan dowiedział? Dzień 2-3 dni. Dobrze. Po opinii się dowiedziałem dzień 2. Proszę pana, czy pan albo pana wówczas obrońca złożyliście wniosek o wznowienie tego postępowania? Nie i jestem w stanie to wykazać dlaczego. A dlaczego? Ciekawie. Gdy mnie zatrzymano, to moja rodzina wynajęła bardzo dobrego krakowskiego adwokata, zresztą za sugestią prokuratora Miłoszewskiego, który zna moją sytuację. Pan mecenas spotkał się ze mną raz w areszcie. Bardzo dobry. Pan mecenas spotkał się ze mną raz. A podczas drugiego spotkania zażądał, żebym absolutnie zrzekł się, wycofał dla niego pełnomocnictwo, bo on mnie bronił nie będzie. Na moje pytanie dlaczego, on powiedział... Za drugim razem. Koło pana jest za dużo służb i polityków, a ja mam rodzinę, ja się boję, musi sobie pan radzić. Za drugim razem. I potem się miałem z urzędu. Zażądał, żebym... Taki obrońców, że nie chcę, żebym... Żebym... Przełożony, pan znajomy powiedział, że... Teraz nie winny został robiony, nie będę na tyle, że ma ten dobry kontakt. Że koło pana jest za dużo służb. Że on się boi o siebie. Że on się boi. No dlatego, że pana jest tak nieprzejrzysta mgła, że ja się wszystko nie boję. I 9 września, ten sam dzień. Służby tak zastraszyły. Nie wiem, czy muszę przyspieszyć na kontakt z rodziną. Bo teraz nie mam nie przeniknęła mgła. Nie przeniknęła mgła. Może się wszystko. No i precyzyjnie odpowiadając, było to 9 września 2011 roku, gdzie podpisałem. Jak już podpisałem, to powiedział, proszę się przygotować, za 4 godziny wywożą pana na wschód. No, myślałem, że na Syberię, okazało się, że do Lublina tylko. No i tak się też zdarzyło, za 4 godziny odjechałem do Lublina. Kiedy pan podpisał? 9 września. I w tym samym dniu wyjechałem. 9 września, co pan? 2000, no zrzeczenia się obrony przy tego adwokata. Na jego wyraźność ten. Dowódcy drużyn do mnie! No, zaczynamy. 4:55 wychodzimy, zadania znacie. Rozdać broń i opaski. Pozycje wyjścia bez zmian, kolumn ubezpiecza. Tak jest! Wykonać? Tak jest!